przyjechaliśmy do miejscowości Wrbnik. Parkingu nie było w centrum. Porada, lepiej omijać takie centra starych małych miast, bo droga jest często zwężona do jednego pasa. Jedzie ktoś z naprzeciwka i trzeba jakoś nawracać. Ostatecznie musieliśmy zostawić samochód 700 metrów przed miastem. I teraz idziemy. Dzisiaj na razie słonecznie, ale później ma padać. Myślisz, że tam nie można wejść po tych schodkach? No, myślę, że nie. To nie idziemy, to idziemy dalej. Ale tam w boku jest. Może przejść. To idziemy jednak tędy. Że nie jest atrakcyjniejsza od Karka. Ja również tak uważam, ale warto wpaść, zobaczyć coś trochę innego. Odrobinę tylko, tak. W miejscowości Wrbnik. Po drugiej stronie morza widać już lądową część Chorwacji. A wziąłeś karmę dla kota? Dzisiaj nie mam ze sobą karmy dla kota. Jak już mam za dużo na głowie sprowadzenie samochodu, to już nie mogę myśleć o kotach. No tak. Bez. Bez już kwitnie tutaj. Róża też już przekwitła. Ale drzewa oliwkowe czekają na zbiory dopiero. Nawet na owoce. Podążamy w kierunku atrakcji naznaczonej na mapie pod nazwą
najwęższa ulica. Tutaj na razie to tak pewno z 1,5 metra w tym momencie i się zwęża. Ciekawe, czy grubas przejdzie. Agnieszka się zastanawia, czy grubas przejdzie. Jest to bardzo dobre pytanie, sprawdzimy to później. Tutaj w tych murach jakoś nie do końca dobrze namierza. Tym razem już na dobre wchodzimy chyba w tą najwęższą ulicę i potwierdzimy ponownie, czy grubas przejdzie. Tamta nie była taka wąska, jak mi się mogło zdawać. No tamta też była wąska jak cholera. Ale tu ma być najwęższa. Cholera wie gdzie? Tu? Nie. 100 metrów to już żeśmy pewno, zresztą pewno wtedy byliśmy w tym samym miejscu. Takie coś mam wrażenie. No kurde, ile razy. O tu, pewno tu. To musi być tutaj. A jak nie tutaj, to niby gdzie? Tutaj, na bank. Albo w lewo, albo w prawo. O, tu. W lewo, bo takie coś było na zdjęciu może. Cudowne. Warto było zobaczyć tę wąską ulicę. To chyba nie jest to, tak szczerze mówiąc. Znaleźliśmy ją. To jest najwęższa ulica chyba świata. Pani, ja nie wchodzę, ja mam klaustrofobię. Ja też nie lubię takich atrakcji. Ale ja muszę sprawdzić, czy grubas przejdzie. A nie, bo się, no po co razem, czekaj. Sprawdzam, czy grubas przejdzie. I grubas przeszedł. Ale Grymo! Grymo! Takie mała ulica jest. Jak w jaskini jakiejś. Wrbnik, siedzimy, próbujemy coś zjeść. Wbrew tym chmurom na niebie jest na razie ciepło, wręcz letnio. Ale kilka kropel deszczu tu nagle niespodziewanie nas spadło, więc tak się zastanawiamy, czy nie przenosić się do środka. Ale chyba nie, ale zobacz, tam są, można sobie żaglówkę, motorówkę mieć własną i sobie tak podpłynąć. Jest oczywiście, ale potem musisz tutaj wejść do góry te 200 metrów. No tak. Od samochodu też szliśmy 700.